Szanowni Państwo, jeszcze raz witam Państwa jako gospodarz miejsca. Bardzo się cieszę z tej współpracy. Cieszę się, że tutaj właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej możemy się spotkać, ale wiem, że również gościnnie przyjmuje Państwa moje alma mater, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. To bardzo miłe, że tutaj właśnie w Lublinie możemy nie tylko współpracować, ale możemy również przyjmować Polaków spoza granic, spoza Polski. Proszę Państwa, ciężko czasem spojrzeć nam tutaj w Polsce zdecydowanie szerzej, ponieważ wszyscy dookoła nas to głównie Polacy, a przynajmniej większość z nas, tak? Język, historia, wszystko to, co polskie, mamy na wyciągnięcie ręki, zabytki, cała historia. Ale proszę Państwa, wystarczy choćby pomyśleć o Polakach mieszkających poza granicami Polski. Nie mówię w tym momencie o Polonii, ale mówię o tych, którzy pozostali na tak zwanych Kresach Wschodnich, pychać do Wilna. Nie jest to już państwo polskie, ale również to są zabytki, historia polska, ale również język nadal polski bardzo często. Czy pojechać do Lwowa, czy do innych miejsc, choćby tutaj niedaleko Lublina na Wołyń. To właśnie jest historia Polski. Ale mówię również o Polonii. Wczoraj mogliśmy obejrzeć w polskich mediach obchody, prawda, wielki, oczywiście wielką paradę Pułaskiego w Nowym Jorku, gdzie był również pan prezydent Andrzej Duda. To również bardzo wiele dla nas znaczy, dlatego że świadczy o naszej sile. Doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, że naród polski to coś więcej niż tylko państwo polskie. Przede mną na tej ambonie Państwo widzą znak Instytutu Pamięci Narodowej i pięknie został ten instytut nazwany, że jest on Instytutem Pamięci Narodowej. Nie Instytutem Pamięci Polski, ale Narodowej. Naród to coś zdecydowanie więcej i właśnie w tym narodzie dzisiaj się tutaj gromadzimy. Czyli nie mówimy tylko o tych, którzy mieszkają w granicach państwa polskiego, ale mówimy o narodzie, który czasem jest rozproszony. Jak patrzymy na pomniki, choćby pomnik Adama Mickiewicza, to bardzo często jest tam napis właśnie, że to naród Adamowi Mickiewiczowi. Jako młody chłopak zastanawiałem się, o co w tym wszystkim chodzi, co znaczy ten naród, to znaczy kto jest tym narodem, tak, w XIX wieku, czy na przełomie XIX i XX wieku, kto stawia Adamowi Mickiewiczowi pomnik. I można by powiedzieć, że dojrzewałem do tego, że naród to coś więcej niż tylko państwo polskie, dlatego że tego państwa, choćby na mapach Europy, trudno byłoby szukać w wieku XIX, a naród trwał, naród się rozwijał, również na ziemiach polskich, ale również poza ziemiami polskimi, ponieważ jest to również wtedy czas, kiedy bardzo wielu Polaków opuszcza ziemię polskie, udaje się chociażby do Ameryki zarówno północnej, jak też południowej. Cieszę się, że mogę Państwu przybliżyć działania Instytutu Pamięci Narodowej. Przed chwileczką już miałem możliwość tutaj chwilę zamienić zdanie. No jest to problem rzeczywiście w historii Polski, ponieważ po pierwsze w XIX wieku faktycznie pozbawieni byliśmy państwowości, ale jednak wyszliśmy z tego wieku XIX zjednoczeni i zwycięzcy. Kiedyś czytałem taki artykuł, czy Polacy przegrali wiek XIX. Bardzo ciekawe zagadnienie dla historyków. Ja uważam, że wygraliśmy wiek XIX, a sprawdzianem tego zwycięstwa był choćby rok 1918, kiedy odtworzyliśmy państwo polskie, a szczególnym sprawdzianem był rok 1920, kiedy bolszewikom nie udało się narodu podzielić. Kiedy bez względu na to, z jakiego stanu społecznego pochodziliśmy wcześniej, czy w tym momencie jaką klasę społeczną tworzyliśmy, czy to byli chłopi, robotnicy, czy inteligencja, czy arystokracja, czy inni bogaci Polacy, wszyscy znaleźliśmy do walki przeciwko bolszewikom w obronie Rzeczypospolitej. To ogromna dojrzałość chłopa, robotnika w tym czasie, że był w stanie stanąć po stronie Polski, a nie dać się otumanić bolszewikom. To było nasze wielkie zwycięstwo. To zwycięstwo zaowocowało również tym, że wybudowaliśmy sprawne państwo z trzech zupełnie odmiennych organizmów państwowych. Mało tego, nie podzieliliśmy się, nie zwaśniliśmy się na tyle, aby nie móc odeprzeć albo żeby nie móc walczyć jako zjednoczeni w roku 1939. Nie powtórzyła się targowica z XVIII wieku we wrześniu 1939 roku. Mimo waśni politycznych, mimo walki politycznej nie mamy do czynienia z targowicą we wrześniu 1939 roku. Mimo, że bolszewicy robili wszystko, żeby nas poróżnić i mimo, że oczywiście chętnie widziano by jakiś podział w narodzie polskim, choćby ze strony Niemiec. Nie było takiego podziału, nie powstał żaden kolaborujący rząd, ani żadna nawet namiastka kolaborującego rządu, która chciałaby mienić się jakąś władzą w Polsce i podjąć współpracę z Niemcami. Nie, kapitulacji nie podpisaliśmy z Niemcami.
powstał rząd polski na uchodźstwie, a Polacy dalej walczyli, tworząc polskie państwo podziemne tutaj w kraju, ale również tworząc polskie siły zbrojne na uchodźstwie, czy też tworząc właśnie ten rząd polski na uchodźstwie. Odrobiliśmy lekcje z historii. To nie jest tak, że Polak nie uczy się historii, nie zna historii. Ta historia we wrześniu 1939 roku wygląda zgoła inaczej niż w XVIII wieku. Po pierwsze, walczyliśmy całym narodem. W XVIII wieku trudno by tego szukać pod koniec wieku XVIII. Po drugie, nie było przypadku Targowicy. Oczywiście sytuacja zmieniała się z biegiem, z czasem, bowiem komuniści robili wszystko, żeby narzucić nam tutaj obce władze. Ale znów mamy opór społeczny. Mamy tak zwanych żołnierzy niezłomnych po II wojnie światowej, którzy nadal walczą przeciwko tej nawale bolszewickiej. Mamy rząd, który zachował swoją ciągłość, pomimo oczywiście tego, że zostało cofnięte uznanie wobec tego rządu ze strony naszych sojuszników. To jednak ten rząd nieustannie trwał i ta ciągłość państwa polskiego, niepodległego, suwerennego państwa polskiego, była reprezentowana przez polski rząd na uchodźstwie. To bardzo istotne, dlatego że komuniści chcieli się legitymować prawem do władzy nad narodem polskim. Robili wszystko, aby udowodnić, że oni są z nadania narodu. Wiemy dobrze, że to było nie do utrzymania i że oni byli z nadania, ale nie narodu, tylko Józefa Stalina i Moskwy, czego dobitnie, można by powiedzieć, Polacy mogli doświadczyć w momencie, kiedy po całych dziesięcioleciach PRL-u nagle w roku 1981 generał Wojciech Jaruzelski musiał bronić władzy komunistów poprzez czołgi. Po prostu tak jak w 1944 roku Armia Czerwona narzucała władzę komunistyczną poprzez zbrojną siłę, tak niestety, mimo wielu zabiegów, mimo wychowania kolejnych pokoleń w PRL-u, w roku 1981, po całych dziesięcioleciach Polski komunistycznej, trzeba było bronić tego socjalizmu właśnie czołgami, bo przecież Jaruzelski musiał wydostać z koszar wszystko, co miał, po to, żeby zastraszyć naród, a przykładnie również zamordowano wielu z tych, których stać było na odwagę przeciwstawienia się komunistom, choćby przypomnieć górników z kopalni Wujek, ale również takie przykłady niezłomnej postawy wolności, jak chociażby ksiądz Jerzy Popiełuszko czy ksiądz Franciszek Blachnicki. Dzisiaj znajdujemy się w Instytucie Pamięci Narodowej, do którego bardzo trudno się dostać. Każdy, kto będzie chciał tutaj przejść tymi korytarzami, musi mieć taki, prawda, specjalną wejściówkę, bowiem przechowujemy dokumenty tajne. Do takich dokumentów nie będziemy mieli dostępu w innych krajach. Oczywiście mówię o krajach demokratycznych typu Francja, Anglia, kraje Europy Zachodniej. Bowiem są to dokumenty po służbach, które broniły narodu i państwa. Zupełnie odwrócony porządek mamy w Polsce, dlatego że policja, która miała przede wszystkim bronić obywateli, de facto nie miała zadania podstawowego, czy jako podstawowego obrony obywateli, tylko miała przede wszystkim bronić komunistów. Miała, można by powiedzieć, inwigilować obywateli, tak układać to życie, aby ten obywatel nie był w stanie funkcjonować w wolności. Straż Graniczna, która dzisiaj broni polskich granic, aby nielegalnie nie przedostawano się do Polski, to jako Wojska Ochrony Pogranicza w okresie PRL-u te wojska broniły, żeby z PRL-u nie można było uciec. To wszystko było zupełnie odwrócone. To jak obóz koncentracyjny, z którego nie można było opuścić. Tak to wyglądało w PRL-u. A nagrodą, tak, był paszport. Nagrodą za różne najróżniejsze rzeczy. Bardzo często wypuszczano, można by powiedzieć, z tego obozu, z tego PRL-u kogoś, kto podjął współpracę. Po to, żeby inwigilował chociażby środowisko polskiej emigracji na Zachodzie. Wreszcie wojsko w okresie PRL-u, które dziś broni naszej ojczyzny, wtedy miało bronić przede wszystkim socjalizmu, komunizmu, czyli de facto było wprost podporządkowane obcemu państwu, które ten system nam narzuciło, czyli państwu Rosji bolszewickiej. I dokumenty po tych wszystkich formacjach wojskowych, policyjnych przechowujemy dzisiaj w Instytucie Pamięci Narodowej. To są dokumenty do roku 1990, które świadczą niestety nie o tym, że te formacje broniły narodu, broniły państwa, tylko występowały przeciwko państwu, przeciwko narodowi, służąc obcemu mocarstwu. Dziś na podstawie tych dokumentów staramy się odtworzyć prawdziwą historię Polski,
której nie można było przedstawiać w okresie PRL-u. Nawet w nazewnictwie, w nomenklaturze staramy się wrócić do dawnej nomenklatury. Dzisiaj w podręcznikach, w współczesnych podręcznikach w szkole w Polsce mówi się o Związku Sowieckim, mówi się o Rosji Sowieckiej, mówi się wreszcie o Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. To nazewnictwo, które funkcjonowało w dwudziestoleciu międzywojennym i które zostało zachowane w literaturze, która powstawała na emigracji i która docierała do nas w drugim obiegu. Ja wiem, że to jest tylko nomenklatura, ale Sowiet się tak źle kojarzył, że w PRL-u nie można było mówić o żadnych Sowietach, o żadnych bolszewikach. To był kraj rad, to był Związek Radziecki, wszystko było radzieckie. Nawet słowo bolszewik, bolszewicy, sowiecki było cenzurowane, bowiem kojarzyło się z tym, co najgorsze, z wojną polsko-bolszewicką, z głodem na Ukrainie, wreszcie z wkroczeniem Sowietów, tak, czy z napaścią sowiecką w roku 1939. Dziś wreszcie mówimy, można by powiedzieć, w jakiś sposób, nawet w tej nomenklaturze, w podręcznikach szkolnych, bowiem tak jest to zapisane w podstawie programowej, o Związku Sowieckim. Wracamy, można by powiedzieć, właśnie do tej nomenklatury, która świadczyła o naszej wolności w badaniach historycznych. Nie mówimy o bandach reakcyjnych czy faszystowskich po II wojnie światowej, nazywając w ten sposób żołnierzy niezłomnych, tylko mówimy, że byli to żołnierze. Żołnierze, którzy walczyli o to, żebyśmy mieli wolną Polskę, a którzy tej wolnej Polski nie mogli w tym czasie wywalczyć, ale wywalczyła ją Solidarność. Ten masowy ruch sprzeciwu wobec systemu komunistycznego. Z jednej strony gromadzimy dokumentację po tych właśnie organach PRL-owskich. Z drugiej zaś strony opracowujemy te dokumenty. Mamy specjalne biuro badań, które wydaje na podstawie tych dokumentów artykuły naukowe, książki. Można powiedzieć, że z jednej strony odkłamując historię, z drugiej strony też wypełniając luki w badaniach. Ponieważ nawet jeśli w wolności można było publikować na Zachodzie, no to niestety nie było dostępu do tych dokumentów, które wytwarzała chociażby Służba Bezpieczeństwa czy inne organy. Wreszcie mamy Biuro Edukacji, biuro, które zajmuje się tym, aby te nasze badania były udostępnione. Głównym adresatem jest dla nas młodzież. W tym roku przeprowadziliśmy badania wśród młodzieży w Polsce. Badania, które badały głównie trzy grupy. Młodzież, nauczycieli i dorosłych. Wyniki są w wielu miejscach zaskakujące, w niektórych nawet wstrząsające. Kilka przykładów. Na przykład, gdzie młodzież szuka w internecie informacji historycznych? Na jakich stronach? Wygrał bezapelacyjny YouTube wśród młodzieży, wśród uczniów. Oni są chłonni gawędy, opowieści, tego mniej więcej, co ja do Państwa w tej chwili czynię. Niczego innego. Oni mogą przeczytać książkę, mogą przeczytać Wikipedię, tylko czy z tego wyniknie, kto był dobry, a kto był zły, kto był pożyteczny, a kto nie. Oni oczekują tego, co kiedyś dziadkowie przekazywali w domu. Dziadek, babcia opowiadali, tak? Rodzice również. Dzisiaj niestety się atomizujemy, siedzimy w telefonach, ale oni chcą opowieści, krótkiej informacji, tak? Jak to było? I dlatego oglądają gadające głowy. Coś, co wydawałoby się nudne. Proszę spojrzeć na wnuków, na dzieci, prawda? Co oni tam oglądają? YouTube jako pierwszy wypad. Inne, proszę Państwa, wyniki badań. Polacy, z których jesteśmy dumni. Pierwsza dziesiątka. Wśród dorosłych i nauczycieli najlepiej wypada Jan Paweł II, jest jako pierwszy. Wśród uczniów jest na 10. miejscu w młodym pokoleniu. To też świadczy, proszę Państwa, o tym, jak to się wszystko zmienia. Niewielka różnica, tak, między tymi, którzy mają 20 plus i są badani, a tymi, którzy mają mniej niż 20. Ta sama postać nagle zbiega nam z 10 miejsca, z pierwszego miejsca na 10 miejsce. Wydarzenia, z których jesteśmy dumni w naszej historii. Solidarność. Zaraz Państwu powiem, ile młodych ludzi jest dumnych z Solidarności. Nawet 1% nie jest dumny z Solidarności, z uczniów. Proszę Państwa, temat przegraliśmy w Polsce. Na razie przegraliśmy z Kretesem. Okazuje się, że pytanie, które ostatnio zadałem młodzieży na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, mówię, że dziś jesteśmy krajem wolnym, ale do 1989 roku byliśmy krajem, który nie mógł się cieszyć wolnością, nie mógł się cieszyć demokracją. Dzięki komu dzisiaj jesteśmy krajem wolnym i demokratycznym? To jest tak trudne pytanie dla młodych ludzi, że jak byli aktywni na tym wykładzie, tak tutaj nie mogli wykrzesić z siebie odpowiedzi, proszę Państwa.
ostatecznie ktoś zaczął tam mówić, prawda, zgłosił się, że no, byli tacy, którzy strajkowali, ale słowo solidarność nie przeszło nikomu przez gardło, proszę Państwa. W takiej rzeczywistości dzisiaj, Anno Domini 2023, jesteśmy w Polsce. To są bardzo trudne sprawy, proszę Państwa. Drugie pytanie, które zadaję z reguły przy tym, Niemcy, które wybudowały cały system narodowo-socjalistyczny, chciały zawładnąć całą Europą niemalże, dzięki komu stały się krajem suwerennym, krajem wolnym i krajem demokratycznym po 1945 roku. Tu jest łatwiej odpowiedzieć młodzieży. Z reguły odpowiadają, mówią, że no, armia amerykańska, angielska wkroczyły. Tak? No i teraz mamy porównanie, zderzenie narodu i państwa polskiego, bowiem państwo polskie nie odzyskało suwerenności. Obcy narzucił nam system komunistyczny. Najpierw próbował to zrobić w 1920. Obroniliśmy się, ale w 1944 roku nie było szans na obronę. W związku z tym obcy nam ten system narzucili. Myśmy się próbowali bronić, czego wyrazem była chociażby walka żołnierzy niezłomnych, czy też garnięcie się ludzi do PSL Mikołajczykowskiego. Próba w jakiś sposób zatrzymania tego, co tutaj jest wprowadzane. No i teraz postawa Niemców, którzy sami wybudowali system narodowo-socjalistyczny, sami go wdrażali nie tylko u siebie, ale nieśli całemu, można by powiedzieć, światu, a przynajmniej Europie. Mało tego, bronili tego systemu do końca, do roku 1945. Tam nie ma masowego ruchu sprzeciwu przeciwko Hitlerowi, tak jak mówimy o masowym sprzeciwie na przykład wobec komunistów w Polsce. Choćby PSL Mikołajczykowskie, czy choćby właśnie żołnierze niezłomni, czy inne tego typu postawy. Czyli Niemcy dzisiaj zawdzięczają swoją wolność i swoją demokrację obcym, którzy im to przynieśli po II wojnie światowej, pokonując ich samych de facto, prawda? I odrywając od ich systemu, który sami stworzyli. Polsce obcy narzucili system totalitarny, a my sami musieliśmy się z niego wyzwolić i sami z tego systemu wyszliśmy poprzez masowy ruch sprzeciwu Solidarności. No i teraz, proszę Państwa, ci sami Niemcy mają czelność pouczania Polaków o demokracji. To jest absurd, proszę Państwa, tak? Absurd. Ale oni uznali, że, proszę Państwa, się zdenazyfikowali, przeszli taką metamorfozę, mają takie mechanizmy, które nie dopuszczają dzisiaj do takiego systemu totalitarnego i chcą wszystkich ostrzec, żeby ich nie spotkało to nieszczęście, co ich jako Niemców spotkało. Absurd, proszę Państwa, tak? Ale tak to dzisiaj wygląda. Ja Państwu opowiadam o rzeczach oczywistych, oczywistych, ale doszliśmy do momentu, w których te sprawy oczywiste nie są wcale oczywiste. Najbardziej nie są oczywiste dla tych, którzy nie mieszkają w Polsce, ale niestety są coraz mniej oczywiste dla ludzi młodych w Polsce. Sprawy podstawowe. Dzisiaj jakby Państwo wzięli podręczniki do szkoły w Polsce, średniej zwłaszcza, one są tak przeładowane, że proszę Państwa zrozumieć, o co się tam rozchodzi, to jest bardzo ciężko. Podstawa programowa tego nie wymaga, naprawdę jest bardzo ogólna. Natomiast coraz trudniej nauczać historii w formie, którą znamy od naszych profesorów starszej daty, bym powiedział. To znaczy, że wykład był bardzo prosty, tak? Bardzo jasny, klarowny. I dzisiaj również młodzi ludzie oczekują w tym natłoku informacyjnym jasnego, klarownego wytłumaczenia, o co tak naprawdę się rozchodziło, tak? Dlaczego my nawiązujemy do II Rzeczypospolitej, do suwerennego państwa, a dlaczego nie chcemy nawiązywać do okresu PRL-u? Ja się nie czuję odpowiedzialny za tych Polaków, którzy służyli obcemu mocarstwu, tak? To byli zdrajcy. Ja się od nich, można by powiedzieć, separuję, ale nawiązuję bardzo chętnie do tych, którzy walczyli o wolność i którzy reprezentowali polskie państwo w dwudziestoleciu międzywojennym, w polskim państwie podziemnym, na emigracji w okresie PRL-u. Czy stać ich było na odwagę tutaj właśnie w okresie PRL-u? Wreszcie, proszę Państwa, jeśli mówimy o Instytucie Pamięci Narodowej, to również badamy zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Druga nazwa Instytutu Pamięci Narodowej to Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Są to głównie zbrodnie dokonane przez Niemców, przez Rosję bolszewicką, ale również przez Ukraińców, chociażby na Wołyniu. I te zbrodnie, proszę Państwa, badamy. Również publikujemy informacje na temat tych zbrodni. Również mamy biuro poszukiwań i identyfikacji. Szukamy miejsc, w których komuniści, czy też wcześniej Niemcy, ukrywali
ofiary swoich zbrodni. I tak, proszę Państwa, trwają nieustanne poszukiwania polskich bohaterów, ale choćby w Lublinie, na cmentarzu przy ulicy Unickiej, wykopujemy z grobów cywilnych tych, których Niemcy mordowali, czy też wcześniej, czy też później, przepraszam, komuniści mordowali, bo na Unickiej akurat mamy ofiary komunistów, mordowali właśnie w tym okresie powojennym. I proszę Państwa, wygląda to tak, że w nocy przyjeżdżano, chowano do głębokich grobów tych, których rozstrzelano na przykład na zamku w Lublinie, a potem, proszę Państwa, sprzedawano te miejsca jako wolne do pochówku dla cywilnych pochówków. I dzisiaj musimy wydobyć szczątki tych, którzy w kolejnych latach zostali pochowani na tych miejscach i dopiero tam, wkopując się, docieramy do historii tych, którzy zostali zamordowani przez komunistów. Identyfikujemy, czasem nam się udaje, proszę Państwa, już po dotarciu do tych szczątków nawet można powiedzieć mniej więcej dojść do tego, kto być mógł tą ofiarą. Jeśli są te osoby zidentyfikowane, to nie kto inny jak prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w Belwederze uroczyście wręcza noty identyfikacyjne rodzinom, że wreszcie po latach państwo polskie odnalazło ofiary tego systemu i zostały te osoby zidentyfikowane. Ale nie dalej, proszę Państwa, jak w ostatnich miesiącach, również w Lublinie, odkryliśmy całe masowe mogiły, prawdopodobnie zamordowanych przez Niemców, być może w pierwszych latach okupacji, być może jeszcze z tych akcji wymierzonych przeciwko polskiej inteligencji. Całe mogiły, trzy całe nienaruszone mogiły, gdzie widać, w jaki sposób ci ludzie zostali tam nawet wrzuceni. Być może jedni z rozstrzelani nad dołem śmierci, być może pozostali z tego układu tych szczątków wynika, że pozostali mogli być przywiezieni, już zamordowani i wrzuceni do tych dołów. Takimi badaniami zajmujemy się tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej. To nasze działania, proszę Państwa, jeśli zidentyfikujemy tych ludzi, organizujemy im uroczysty pogrzeb i tym również zajmuje się, proszę Państwa, specjalne biuro, Biuro Upamiętnień w Instytucie Pamięci Narodowej. Tyle lat po wojnie, wiele dziesiątków lat, a proszę Państwa, nadal mamy uroczystości pogrzebowe zorganizowane z ceremoniałem wojskowym. Nie dalej jak we wtorek będziemy mieli taki pogrzeb wojskowy tutaj na Lubelszczyźnie, proszę Państwa. Wieziemy szczątki tych, których odnaleźliśmy na lawecie armatniej. Bardzo często jest to mała trumienka, ale towarzyszy wojsko, cała asysta. Wszystko to wygląda tak, jakbyśmy dopiero co, proszę Państwa, znajdowali się albo w czasie wojny, albo po wojnie. I chowamy ich, proszę Państwa, z najwyższą godnością. To biuro upamiętnień zajmuje się również renowacją nagrobków tych wszystkich, którzy walczyli o naszą wolność. Tym również się zajmujemy. Mieliśmy nawet taki projekt, bo Instytut Pamięci Narodowej w swojej formule ustawowej zajmuje się historią od roku 1917 do 1990, ale również czasem gdzieś są tutaj poszerzenia, na przykład w przypadku Biura Upamiętnień był specjalny projekt dotyczący renowacji nagrobków powstańców styczniowych. Najkrócej mówiąc, przedstawiłem Państwu działanie Instytutu Pamięci Narodowej. Starałem się również w jakiś sposób tutaj wkroczyć w tą najnowszą historię, ponieważ ona jest tutaj kluczem de facto, wokół którego się spotykamy. Dziękuję bardzo.